witam. Dzisiaj postanowiłem, że zamiast do lasu pójdę poszukać coś na plaży. Zobaczę, czy wyjdą jakieś monetki, może jakaś biżuteria badziewna, bo teraz więcej ludzie kupują badziewną biżuterię. No to zobaczymy, co wyjdzie. Zaczynam tu od tej plaży. Trochę pochodzę, potem pójdę w tamtym kierunku. Sprzęt odpalony. Chcę tu, o, wyłączę kapsle. I ekspert, bo tu będzie bardzo dużo kapsli, to trzeba je wyłączyć. Dyskryminacja 0 zostawiamy. Balans gruntu, zrobię śledzenie. O, program czuły. No i w drogę. I jest pierwsza monetka, zaraz pierwszy sygnał. I jest 10 groszy. Druga monetka, ale ta już o lepszym nominale. Takie to już cieszą. Widać, chyba nikt nie chodził. To jest większa szansa na takie monety. No i już tam parę monetek znowu powpadało. Wiadomo, zrywki też, ale zrywki idzie wyczuć. Podwójny sygnał i już taki, wiadomo, jaki ID, ale monetki mają inny sygnał. Kolejny sygnał, 52. 52 to będzie 10 groszy, tak myślę. 10 groszy. Ale pogoda jest ładna. Nie ma wiatru. Miałem wczoraj przyjechać, ale wiało, nie chciało mi się. Dzisiaj fajna pogoda. Jednak ktoś w wodzie był. Jest jeden dołek, a jest drugi tam. To ktoś chodził, w wodzie chodził, ale nie wiadomo jak po plaży. Jak po plaży, no to coś pominął. Znowu monetka wyszła, ale już nie będę się włączał co monetka, tylko jak nazbieram się więcej, to się włączę. Pokażę, chyba że jaka biżuteria padnie, to od razu będzie alarm. Wysoki sygnał, jak na polmos, trzeba warto sprawdzić. To może być na plaży coś innego, ale to będzie polmos, bo już widzę jakąś folijkę czy coś. O, właśnie, śmieci. I zapakowane jeszcze monetka, jak się odbiło, ale 2 grosze. Jakiś wysoki sygnał, mówię, nagram. O, to palmas numerem 6 albo 9. Tak, przeszedłem już tą plażę tak zygzakiem, do góry, na dół, do góry, na dół, i tak szedłem. Doszedłem dotąd, teraz planuję iść w tamtym kierunku. A tu, z tej plaży, co mi powychodziło, to tyle. Jakieś mikado. A wiadomo, śmieci to tam mam jakieś, bo ta bateria. Takie co na wierchu leżały, to pozbierałem.
5 zł, złotówka, no i same drobne, nie będę liczył, może na koniec, jak jeszcze coś powychodzi, to policzę. A niektóre to głęboko są, sygnały, już prawie że duszki, to trzeba kopać, tak, głębiej. No. I na razie tyle, idziemy w tamtym kierunku. Wycinanie kapsli. To jest fajna funkcja, bo przynajmniej dużo sygnałów odchodzi, bo tak to by człowiek chyba zwariował. Jedynie jeszcze te zrywki z tego spuszek od piwa, no ale to ma różne sygnały, ale niektóre kopie. Tu coś. O, niekiedy właśnie śmieci, folijki. I to jest też fajny sygnał. To już chyba warto się włączyć. Bo wyszło jakaś większa monetka. 5 zł chyba. Tak jest. Kolejny piątek. Do kolekcji. A widać, że ktoś tu chodził, ale w wodzie. To są dołki. I tam jest dołek. Ale na plaży może nie chodzi. A czyż to teraz wyjdzie? Kurę, sygnałów miliony. Chyba wykopane sygnałów tyle. Trzeba w dobry wyłuskać ten najlepszy sygnał. Śruba, to miedziane, czy mocniejsze. Nawet to się jeszcze PRL trafił, kurwa, 2 złote. O, a przed chwilą tu był kolega jeden, czy kolega, no jakiś pan z psem, żeby się nie wystraszyć. Mówi, tu nic nie ma. Tu przechodzone chodzą. Mówi, nawet Odyn, senior tu był. W tamtym roku będzie im gadał, mówi, tu już nic nie ma, a jednak są, jakże nie ma, że ktoś powie, że przechodzone, kurde, ale już to mam zniszczone. Dobra, szukamy dalej. Coś jest, no trzeba odpakować. Monetka. Co to za monetka? 1 grosz. Dobrze. Wychodzą monetki. Kolejne 2 złote. PRL. Z plaża PRL. To była jedna dwójka PRL. Była druga dwójka PRL. A tu też wyskoczyło. Jeszcze. Nie wiadomo co, ale już widzę PRL, o, 10 zł. Adam Mickiewicz, pozdrawiamy wszystkich Adamów. Ale rocznika to nie przeczyta, bo nie widzę. Chyba tu nie ma, tu gdzie. Pierwszy, dobra. Adamy, pozdrawiamy. Takiego czegoś jeszcze nie miałem, żeby łopatą monetę na pół złamać. Co to? Też 2 złote. PRL. Musiała długo leżeć, że już tak licho. I tu przy samym brzegu. Teraz takie coś wyskoczyło. Nie wiem co to, ale to jest ołowie, bo to jest miękkie. I są te dziurki. Jakby ponabijane tak jak w kształcie Mercedesa. Jakaś twórczość własna. Dużo zrywek, dużo zrywek, ale jest tu sygnał jakiś na 72.
To jest inna niedrówka. I znowu, ileż 2 złote PRL. Kurde, same tu plaża, tak jak mówiłem, plaża PRL przy wodnika. A tam były współczesne tu PRL. Zobaczymy na tamtej plaży, co tam będzie. Kolejne 2 złote. Nie, 50 groszy, myślałem, że 2 złote. Dobra, idę szybko dalej. Ludzi już coraz więcej. Z psami. Jak się oddalę, to dopiero gadam sam do siebie, bo pomyślę, że jakiś wariat. Ale dobra. Był tu taki mały depozycik, złotówka, dwójeczka i 20 groszy. No, także może na piwo dzisiaj się zbiro, a jak nie na piwo, to przynajmniej na myjnia, kurde, bo trzeba jechać autem, bo brudne. Idziemy dalej, bo ludzie już się schodzą, tam ryby chytają, paczki pływają. Już padają cały czas, ale na razie same takie 50 tu była, a teraz jest 20. Na koniec się policzy, ile wyszło. Teraz między drogą a wodą znowu wyskoczyła monetka. 2 złote. Także coś się nadbiera. Nie wiem, ile już tam będzie. Skoro bo taka drobna, ale jest tam tego sporo. Dobra. Na razie same dwójeczki. A takie pierdy. Takie bardziej cieszę. Tak, pochodzone 3 godzinki. Zbieram się, pieniędzy trochę się nazbierało, to od razu jadę na myjnię. To pokażę, ile się nazbierało. Tu jest taki fajny gnotek. Idę się porozkładam, policzę i się włączę. Dobra, częściowo się porozkładałem. Jest 2 razy po 5 zł, 2 razy po 2, 2 razy po złotówce. 3 razy po 50 groszy. Adam Mickiewicz. 3 dwójeczki PRL. Jakieś z dupki, tu ołów. No i takie 20, 10. Nie będę tego wszystkiego liczył, bo mi się nie chce. Jedynki. I takie różne. Trochę śmieci też pozbierałem. Wszystkich śmieci człowiek nie jest w stanie pozbierać, bo tego jest tu kurde miliony sygnałów. Jedynie to jest fajne, że idzie kapsle sobie. Kapsle powycinać. I nie biją kapsle, jedynie co, no zrywki, palmosy, folijki. No takie to już się kopie. No, no i tyle, tak. Morsy się już szykują, tam widzę za mną. Będą się kopać. Tak, jeżeli się podobało, zostawcie lajki, subskrypcje. No i tak, do następnego. Cześć.